będzie wyjątkowy odcinek dla mnie, dlatego że ten sprzęt, który będę teraz naprawiał, dosyć dużo dla mnie znaczy, patrząc na moją historię związaną z naprawami laptopów. Kurczę, no. Szmat czasu minęło. Ten laptop, na którym najwięcej zarabiałem, będąc studentem. Wspominając czasy studenckie, pierwsza myśl to jest właśnie ten laptop i jak dużo na nim szmalcu kroiłem w przerwach na zajęcia i imprezowania. Zobaczmy go. Kupiłem go za 11 euro. Kiedyś kupowałem go za 50, 60, 80 euro. Zależy, czy z dyskiem twardym, zasilaczem, komplet czy nie komplet, jak, w jakim stanie technicznym. A sprzedawałem, jak widzicie, za 310, 280, 260 euro. Wow! Kupa kasy. To kupa kasy dla studenta. Wszystko w euro. Euro. Bez podatków. Tyle lat minęło, że już mogę sobie to otwarcie mówić. To jest to. To jest ta legendarna jakość Asusa. To są te stare dla mnie laptopy. Core 2 Duo, Carbon. To były czasy. Co jest z nim nie tak? Gościu sam nie wie, co jest z nim nie tak. Po prostu go ma i nie zna jego historii, nie działa. Kiedy to kupowałem, były czasy, kiedy się uczyłem i już dosyć umiałem robić rebalingi i znałem tę całą teorię odnośnie rebalingów, uskróconych GPU, bo tutaj GPU padały jak muchy, to była plaga. Tak jak teraz mostki padają, tak kiedyś padały GPU. Co ja naprawiałem? Po prostu robiłem rebaling i sprzedawałem to 3 razy drożej na licytacji. Cała filozofia. I o dziwo, te laptopy naprawdę wytrzymywały. Po rebalingach to rzeczywiście działało długo, w większości przypadków. Nie wiem, co z nim jest. Dobra, podłączę sobie go do zasilania. Włączam zasilanie, zobaczmy, czy zwarcie, czy coś. Pyk! Nie, zwarcia... Uruchamia się? Uruchamia się. Sam się uruchamia. Dźwięk był. Z biały ekran z takimi paskami. No i to wygląda jak matryca, ale to rzeczywiście może być grafika. Nie, no to jak matryca wygląda, taki paseczek tutaj jest. Trzeba wymienić matrycę. Wymienimy matrycę. No to idę szukać matrycy, nie będzie łatwo. W piwnicy nie ma, w moim magazynku nie ma, więc... I zewnętrzny monitor. Tak, panowie i panie, to nie ma złącza HDMI. Chyba muszę coś przestawić pewnie. Włóczyło się. DVI, gdzie tu mamy tę zmianę? Dajcie tu jakieś menu. O! Jest! 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 Jest wszystko jasne! Jest wszystko jasne! Tych czerwonych rzeczy tutaj nie powinno być. Trochę wygląda jak RAM z tymi klockami, ale to nie jest RAM, to jest grafika. Ale fajnie, działa. Dobra, czyli mamy uszkodzoną matrycę i mamy uszkodzone GPU. Jutro załatwię matrycę, a teraz przygotuję to do zmiany GPU. Kurde, do zmiany. Muszę, kurde, zamówić nowe GPU chyba. Postaram się zamówić GPU, to jest, kurde, bardzo stary laptop, więc nawet nie wiem, czy w ogóle jakieś nowe GPU jest dostępne do tego. Jak nie będzie dostępne, to robimy rebala. Standardowo. Po staremu. To pora jechać po matryce, biorę laptopa ze sobą, biorę was. Chodźcie, jedziemy do mojego ziomka Rafała. Coś tam pewnie znajdziemy. Dzisiaj Moniki autem, bo dzieci są chore, siedzi w domu, więc ruszamy. Zadzwoniłem sobie do naszego Rafała i spytałem się, czy możemy tam wpaść z kamerą. Halo? Siemka, ja już właśnie wyjechałem. Jesteś tam u siebie? Ja też właśnie wyjechałem. Dobra, ja słuchaj. Wpadnę z kamerą, zrobię parę szocików, więc tam możesz się ładnie uczesać. I się uśmiechniesz do kamery, co ty na to? Czy chcesz mnie reklamować? No czemu nie? Dasz mi matrycę za darmo i zareklamuję cię. No, będziemy myślę, że to jakiś sprzęt naprawił. A jak
będę reklamował. A to kurczę. Ale zawsze wiesz. To co? To mogę cię tam nagrać, nie? Nie wiesz, on jest przeciw? Ale ja mam tam nieporządek, to będzie antyreklama. Słuchaj, każdy mistrz odnajduje się w swoim nieporządku, tak? My to rozumiemy, ale ci mistrzowie to nie rozumieją. Mnie oglądają sami mistrzowie, więc zrozumieją to. To widzimy się za pół godzinki, jadę, więc... Dobra, przygotować na matrycę. Tak, przygotuj, no. I siebie. Okay. Na razie. No to lecimy. O kurde. Przepraszam, przygotowany dla ciebie tuzin. Co masz dla mnie? Przygotowane matryce dla ciebie. Myślałem, że tego MacBooka dała prawie. Albo będziemy wyciągali z tego MacBooka. A to jest 17. Cześć, chłopie. Kogo tutaj chcesz? Kogo on chce tutaj zrobić? Asus G1, pultowy. No, rzeczywiście jest to dosyć rzadki sprzęt. Jeszcze się na niego robiłem, jak byłem studentem. Na każdym miałem... Podejrzewam, że życie zmieniłem. Trzykrotną przebitkę na każdą. No, zmieniłem życie, że rzuciłem studia i wziąłem się za biznes wielki. Patrzcie na to, ile ten gość ma tu jest sprzętu z tyłu. Normalnie jak dziki zachód. Pyk, ty wjeżdżasz do... ciebie od razu dawca. A, no widzisz, no. Też Asus. Nic, bo tam jeszcze 400 albo 500 będzie. Kurczę, to jest tak słabe światło, ale... No nie wziąłem doświetlacza, ale tutaj jest no setki laptopów. Ty to w ogóle dotykasz, czy... Układane markami. Dotykam dosyć często, dlatego taki rozgardiasz jest. On mówi, że to jest poukładane. Markami. Tu masz swojego dawcę. Prawie no, no sam, tylko biedniejszy. Jezu, ile tu jest sprzętu? Aż ostrości nie może złapać, co tego jest. Nie masz się czego wstydzić, bo tutaj większość serwisu tak wygląda, nie? To prawda. To prawda, ale to jest też kara. Ale jest identycznie, więc to jest dokładnie taka matryca, jeszcze widać oryginalna, nigdy nie. Tak, tak samo nie była. Ściągana. No, pytanie, czy na pewno sprawna. To są te czasy z inwerterami, nie? Inwerter, który nam zasila podświetlenie. Produkuje większe napięcie, żeby zasilić nam świetlówkę, a nie LED jak teraz. I może nie być obrazu dobrego, bo może być grafika tak uszkodzona, że będzie jako stat. Ale... Patrzcie, włącza się i tutaj matryca może być ok, ale nie ma obrazu, bo grafika jest jednak uszkodzona. Więc teoretycznie ta matryca może być dobra. Na mojej był inny efekt. Drugie podejście to jest używki tutaj tego Asusa. Chyba ci nie rozwaliłem. Zdemontowany. Nie przejmuj się. Nie przejmuję się, mam doświadczenie i wiem, że to wychodzi. Ale to nie mój laptop, więc podłącz. Włączycie. To jest matryca matowa. Ładny dźwięk. O, matryca jest uszkodzona. No. Okej, okay. Czyli tamta matryca pierwsza wydaje się w porządku, tutaj też nie ma treści, nie wchodzi do BIOS-u. Definitywnie jest grafika uszkodzona, bo widzieliśmy na zewnętrznym monitorze krzaki. Okej, okay, to wezmę od ciebie tą pierwszą matrycę i się rozliczymy. Ile chcesz za nią? Co to używkę? 40 zł. To nawet chyba tyle mam. No i dobra. No i dobra. Dzięki. Oczywiście jak odwiedzam Rafała, to... Działamy coś wspólnie. Co to jest? Działamy. Specjalnie tutaj zmniejszyłem ci średnicę drutu. Spróbujmy to zrobić. Dobra. Nie robi antyreklamy. Rafał mówi, że procesor jest chyba uszkodzony. Ustaw jak najniższy zakres ohmów. Najniższy, czyli 200 ohmów. Weź ze sobą to złap. Te dwie rzeczy, zobacz ile pokażę ci ohmów.
0,01 pokazało. Wow. Tak, jeden weź na masę. A drugi do dławika. To są trzy dławiki zasilające CPU i tu są jeszcze dławiki zasilające CPU. Po lewej czy po prawej stronie? Obojętnie, bo to jest dławik. 0,3. Jeszcze raz złącz. Czy 3,0? Przepraszam, 3,0. No 3,2. Właśnie. To jest dobrze, prawidłowa oporność. Weź dobra. To już kurwa, to są trzy razem się łączą. Sprawdź teraz te dławiki. 6,3 dobrze. 6, dobrze. Tego się sprawdziłem jednego. To jest odładowanie baterii, więc. Aha. Nie, to jest. Ta linia tych trzech się łączy w jedno, więc nie ma znaczenia. Zobacz jeszcze te dwa tutaj i te trzy. O! Tutaj jest bardzo nisko. Tu jest chyba zwarcie. 0,5. No to trzeba zobaczyć, czego to jest dławik. Odpalić teraz board view, zobacz, czego to jest zasilanie. Jeśli mostek, bo to jest na Intelu, tak? Tak. Jeśli to jest zasilanie mostka 1,05V, to jest uszkodzony CPU, bo tam jest mostek. Dziękuję bardzo. To ja lecę na chatę. Miło było. Powiedz cześć widzów. Do zobaczenia, zapraszam do Cybercomu. No to wróciłem do studia i jak widzieliście na dwóch matrycach, które są już tutaj sobie czekają, podobny problem. Podobny, nie taki sam, widać, że możliwe, że tamta matryca jest uszkodzona lub nie jest uszkodzona, ale bardziej obstawiam, że jest uszkodzona tamta matryca, a była oryginalna, bo tu jeszcze był taki klej. W tym miejscu się nakleja w tych modelach taśmę dwustronną i gdy się odkleja, to czuć, że to jest dziwicze. I tak samo taśma na samym złączu matrycy, więc to była oryginalna matryca, nie była wyciągana, podmieniana nie była, bo to często jest w zwyczaju na tych portalach aukcyjnych, że sobie podmieniają części sprawne i sprzedają taki uszkodzony laptop, który jest totalnie uszkodzony, po prostu złożony z uszkodzonych części, pozostałości poserwisowych. To jest właśnie przypadłość kart graficznych i ich uszkodzeń, że na przykład wydaje się, że to jest matryca, bo na zewnętrznym daje obraz, czasami nawet daje obraz poprawny. Może być problem ze sterownikiem już w systemie, ale w BIOSie można nawet pokazywać poprawny obraz, a dopiero po zainstalowaniu sterownika może się wykrzaczyć, a na wewnętrznym ekranie wbudowanym nie ma w ogóle treści, na przykład obrazu. Więc rozbieramy to i mam mały problem. Była jedna karta graficzna dostępna na Allegro, ją zamówiłem, ale że tydzień wcześniej zamawiałem coś dla mojego kumpla i nie zmieniłem paczkomatu na swój, poszło do Olsztyna. Dzisiaj jest piątek i jutro to nie dojdzie, odcinek ma być w niedzielę, więc jestem zmuszony zrobić to po staremu, czyli zrobić rebala. Przyjdzie chip, to zmienimy jeszcze raz na prawdziwy chip, a teraz zobaczymy, czy naprawi rebal tego laptopa. Bo nowy układ do mnie po prostu nie trafił dzisiaj, czyli w piątek. Jutro tym bardziej nie trafi. Robimy, rozbieramy, robimy. Rebala, po staremu. No jestem pod wrażeniem, bo ten laptop nie był nigdy rozbierany. Już wiemy, dlaczego ten laptop sam się włącza po podłączeniu zasilania, bo bateria BIOS miała wyciek, nieszczelność, sobie wszystko wyleciało i nie ma napięcia. Asusy tak mają, że jak nie ma baterii BIOS lub bateria BIOS nie ma napięcia, to po podłączeniu zasilacza te laptopy same się włączają, załączają. Kurczę, to chłodzenie nigdy nie było ściągane. Nigdy. Ściągnijmy chłodzenie. Uwaga, przyspawane pewnie, że wyjdzie z rdzeniem. O, nie, ładnie wyskoczyło. O, pyk, pyk. No, już sobie przypominam, patrzcie. Patrzcie, ta Nvidia w ogóle nie ma pasty termoprzewodzącej. W ogóle. Znaczy, jest troszeczkę pasty przewodzącej, ale i teraz nie widzicie. Patrzcie na tą technologię. Gdzie jest ukryta pasta termoprzewodząca GPU? Tutaj jest pasta termoprzewodząca. Za tą blaszką. Coś niesamowitego, co? Nie no, już jest tak twarda, że... To były technologie kiedyś, co? Oczyszczam sprzęt na maszynę, chipa ściągamy, stawiamy nowe kule i z powrotem jazda.
To jest bardzo stary laptop, już to powtarzam po raz któryś tam, ale teraz powtarzam to w kontekście tego chipu. Sprzęt tak długo leżący w różnych miejscach, zapewne bardzo długo nieużywany, nabiera jakieś tam wilgoci. Ta wilgoć migruje w tą płytkę PCB do środka. Tą wilgoć bardzo trudno wyciągnąć stamtąd. Nawet jeśli to mamy wsadzone do pieca na 3 dni bez przerwy, to i tak jest zawsze ryzyko efektu popcornu. Tą płytę miałem kilka godzin w piecu, żeby tą wilgoć, jak najwięcej tej wilgoci się pozbyć. Płyta jest super cała, nic się nie stało. Natomiast tutaj widzicie, takie lekkie wybrzuszenie w tym miejscu jest i w tym miejscu. To jest naprawdę minimalne, nie widzę za bardzo tutaj, żeby coś, cokolwiek się stało. Ale już widzimy, że coś takiego jest tutaj. Reszta jest perfecto, reszta jest tip-top. Tylko tutaj to się wydarzyło. Z drugiej strony jest czyściutko. Te dwa konsolery mi zjechały przez tą moją rączkę. Musiałem sobie butować je z powrotem. Stawiam kulki, stawiamy, bo i tak nie mam innego chipu, więc muszę to zrobić. Zobaczymy, czy to będzie działało, czy nie. A chip dopiero przyjdzie w poniedziałek, niestety, więc... takie życie. Takie życie, są błędy i niestety wszystko się czasami przesuwa, więc... rebalujemy dalej. Zobaczymy, czy lekki popcornik nam pozwoli na dalsze funkcjonowanie tego chipu. Zresztą już się nadaje na śmietnik, ale zobaczmy. Dobra, mamy to wlutowane. Przy okazji sobie zobaczymy na termomizji, jak ten układ się grzeje, bo może jest tak uszkodzony, że od razu będzie miał 200 stopni. 3, 2, 1, go! Ok, widzimy, grzeje się delikatnie. Skoczyło podświetlenie? O, jest obraz. Jest obraz. Patrzcie. Ha! Jest obraz. To jest ta matryca naszego ziomka Rafała. Dzięki, Rafał. Sprzęt działa. Dobra, skręcam go i na Allegro. I nie żartuję. A to jest moja oryginalna matryca, która była tutaj. Mi się wydawało, że jest uszkodzona, ale nie wiem. Zobaczmy jeszcze raz. Włączam. Pyk! O, widzicie? Nie jest uszkodzona. Nie jest uszkodzona. No! I tak się kiedyś można było pomylić, czy matryca jest uszkodzona, czy nie. Pyk, działa, to więc wsadzam oryginalną. Żyło, kurde, z pendrive'a, wow! Hej, no to jestem, Windows zainstalowany. Sterowniki są Nvidia GeForce 7700 zainstalowana, śmiga elegancko. A jak się sprawdzało kiedyś, czy grafika śmigała? Wystarczyło wejść już na YouTube'a i już na YouTubie uszkodzone grafiki wysypywały się absolutnie do końca. No ale to oczywiście ta karta graficzna może paść po miesiącu, dwóch. Po roku, po dwóch latach lub po dwóch dniach. Tutaj albo mieliśmy uszkodzone połączenie
całego GPU z płytą główną, albo mieliśmy uszkodzone połączenie rdzenia, sam rdzeń z płytką GPU, czyli ta płytka, ta zielona dookoła, to jest, tu mam mostek z ostatniego filmiku, to jest powiedzmy płytka PCB, a tu jest rdzeń i ten rdzeń również się łączy kulkami z tym PCB. Też mogło być uszkodzone te połączenie, albo jeszcze wideoram, który przy okazji grzania tej płyty głównej mógł się połączyć. Jak widzieliście, można było podejrzewać, że jest ekran uszkodzony, ale to jest właśnie oryginalny ekran. I tak kiedyś było. Teraz już tak się nie dzieje za bardzo, że od razu widać, czy jest uszkodzony ekran, czy nie. No kiedyś można było się łatwo pomylić i można było trafić, że ekran jest cały, a tak dziwnie się dzieje, bo GPU nie bangla za dobrze. By się przydało, żeby ktoś to przetestował i powiedział, jak to długo wytrzyma. Także ile wytrzyma ten rebaling? Z chęcią bym dał komuś z was tego laptopa i żeby się odezwał po jakimś czasie, jak to się ta grafika padnie i wtedy wymienimy na nową grafikę, która dopiero wpadnie do mnie w poniedziałek. Ale jeszcze mam bardziej szalony pomysł i może po prostu to wystawię na Allegro. I zobaczyli na tym można zarobić jeszcze. Chociaż to nie będzie taki miarodajny, bo będziecie wiedzieli, że to jest ode mnie i może teoretycznie nawet być za więcej sprzedane, albo paradoksalnie za dużo mniej. Zastanowię się i idę w tym czasie montować film. A jak widać, sprzęt działa. Pomyślę. No dobra, więc ten szalony pomysł się spełnia. Wystawiłem to wczoraj o 23:00 tą aukcję, więc macie link w przypiętym komentarzu pod filmem. Możecie wejść sobie przylicytować. Nie szalejcie z tą ceną, no bo to jest, wiecie, stary sprzęt. I to jeszcze z uszkodzonym GPU, więc nie polecam. Osoba, która wylicytuje to, poużywa to, wypali tą grafikę do końca, wtedy się dzwonimy, wpadnie do mnie, nagramy razem odcinek z wymianę GPU, pogadamy sobie. Jeśli nie da rady przyjechać, po prostu do mnie to wyślę i opowie, jak wyglądała sytuacja, jak kiedy się to uszkodziło, będzie na nagraniu, jeśli ma ochotę. Traktujmy to jako zabawę, tym bardziej, że na tym laptopie kiedyś jako student zarabiałem, więc fajnie to teraz tak sobie wystawić ten sprzęt ponownie w tych czasach jako zabawa, pamiętajcie. Nie chcę traktować tego jako zarobek, bo nie o to w tym chodzi. Chodzi o dobrą zabawę i interakcję z wami, a przez to mogę sobie zrobić z wami interakcję. Pieniądze z tego laptopa przeznaczę na kolejne nagrody, bo na przykład pan Mateusz, jak widzicie to zdjęcie i maila, już dostał swojego Xboxa Series S, czyli najnowszego Xboxa Series S. Wygrał u mnie w konkursie i go teraz ma się nim cieszy. I te pieniądze będą przeznaczone na kolejne nagrody. To więc pamiętajcie, gwarancja do bramy, za bramą się nie znamy. I do następnego odcinka. A teraz jeszcze tylko przypomnę o ekipach, z którymi współpracuję, czyli Morelnet oraz TME. Jeśli macie sprzęt do naprawy laptopa i tak dalej, to macie formularz zgłoszeniowy w opisie pod filmem. Tam jest również serwis audio. I miłej niedzieli. Cześć!